Czym się różni harmonogramowanie produkcji w systemie ERP, bo w nazwie ERP jest przecież planowanie zasobów przedsiębiorstwa, więc jakieś algorytmy planistyczne w produkcji też pewnie muszą być zaszyte. No właśnie, czym się różni to w ERP od tego w APS-ie? Gdybym miał tak 30 sekund, jechał z jakimś amerykańskim menadżerem w Indzie i musiałbym mu to szybko wytłumaczyć, wiedząc, że mogę używać języka wysokopoziomowego, bo no, on się w tym nie specjalizuje, to powiedziałbym tak, że w zasadzie różnica to jest we wszystkim. Ale gdybym szukał analogii, powiedziałbym, że to trochę tak, jak porównać planowanie trasy z taką mapą papierową, jak to było kiedyś, ja tak jeździłem na przykład, a z tym, co robi dzisiaj Google Maps. Wiesz, gdzie chcesz dojechać. Wiesz, jaki jest cel. Ale wiarygodność tego planowania to bardziej wyczucie, bardziej know-how niż jakakolwiek wiedza oparta na danych. Taka ręczna robota z mapą na kolanach, a w zasadzie nie jedną mapą, a pewnie kilkoma, bo przejechać Warszawę na mapie samochodowej krajowej to trochę za mało. Trzeba mieć plan Warszawy, więc takich map być może trzeba było mieć ileś. Ja zawsze miałem ileś. No dobrze, ale teraz, gdybym miał tak w 10 konkretach powiedzieć, czym to się różni, to powiedziałbym tak. Po pierwsze, ERP bazuje na kalkulacji MRP, czyli kalkulacji, która bilansuje materiały. Głównie koncentruje się na materiałach, a na planowaniu optymalnej pracy zasobem produkcyjnym nie do końca. Po drugie, w systemach ERP sekwencja do zaharmonogramowania bazuje głównie na datach, czyli na tym, w jakiej kolejności, w jakich datach wprowadzimy te wszystkie rzeczy. I przy budowaniu sekwencji opartej na datach optymalizacja przezbrojenia jest trudna, a najczęściej niemożliwa, a możliwość manipulacji kolejnością zadań do zaharmonogramowania jest praktycznie żadna. W praktyce pracownicy produkcyjni robią to, co im damy według swojej sekwencji, bo wiedzą, że tego tak się nie da zrobić. Więc mamy koordynatorów na produkcji. Po trzecie, ERP nie bilansuje wszystkich zasobów produkcyjnych, wszystkich biorących udział w harmonogramowaniu. Skupia się generalnie na jednym zasobie. Cała reszta jest zmarginalizowana, na przykład ilość pracowników, ale to nie jest zasób pracownik. Tam nie ma zasobów narzędzi oprzyrządowania. Taki harmonogram musi być koordynowany na hali produkcyjnej, bo tak naprawdę nikt nie wie, pod które stanowisko zawieźć materiał, czy będą narzędzia, czy będą ludzie, bo to są grube, zgrupowane stanowiska typu gniazda najczęściej. Po czwarte, harmonogramowanie w ERP używa zasobów o nieskończonej zdolności produkcyjnej, fundując nam przeciążenia. Przeciążenie to jest stwór matematyczny. To nie jest coś, co fizycznie występuje na produkcji. Taki plan niestety trzeba ręcznie korygować, bo jest nierealny. Po piąte, ERP nie rozumie ograniczeń pierwszo, drugo, trzecio, czwarto i tak dalej rzędowych. Czyli może bilansować maszynę, ale maszynę, narzędzie, wyposażenie powiedzmy człowieka nie, czy maszynę człowieka, to ma duży problem. No ale jeżeli ja mam N narzędzi i M maszyn, no to ten plan jest niewiele wart. Po szóste, ERP bazuje na jednym scenariuszu harmonogramowania, co najwyżej z kilkoma parametrami, ale one niedużo wnoszą do pewnej wartości, do czegoś, co mógłby zaoferować temu planiście. To trochę za mało. Po siódme, ERP do tego przeciążonego harmonogramu dorzuca w bonusie komunikaty wyjątków, których w praktyce nikt nie czyta. Ja naprawdę chyba usłyszałem, że pojedyncze osoby z pojedynczych firm przeglądają to, ale to jest jeden warunek tego, że tych komunikatów jest mało. Natomiast ja często słyszę o setkach, tysiącach, a nawet dziesiątkach tysięcy. To jest nie do przerobienia. Ten plan jest nierealny. Plan powinien wyjść za pierwszym razem. Po ósme, ERP nie obsługuje takich funkcjonalności jak matryce przezbrojeń, chociaż tu bym znalazł jakieś wyjątki jakichś uproszczonych matryc. Nie obsługuje zasobów ludzkich, kompetencji, zasobów o skończonych zdolnościach produkcyjnych, zasobów sadowych,
kilku zasobów równocześnie, wielopoziomowych BOM-ów, kooperantów. Oczywiście ktoś powie, a my to robimy, ale to są uproszczone modele. To jest tak jak z tą mapą. To jest takie pi razy drzwi razy oko w zasadzie. Po dziewiąte, ERP, no w zasadzie MRP, planuje i bilansuje wszystko z dokładnością do dnia. Nawet jeżeli wyświetla z dokładnością, zlecenia z dokładnością do minuty, to tam pod spodem to się bilansuje z dokładnością do dnia. To jest niewystarczające. Nawet jak ktoś powie, że nie chce większej szczegółowości, to jednak jest duża różnica, czy materiał przyjedzie o 7, czy o 13.59, zakładając, że zmiana trwa do 14. Po dziesiąte, ERP w produkcjach, realizując produkcję na zamówienie klienta, realizuje to w sposób anonimowy, to znaczy tylko na poziomie zerowym. Na tym najwyższym poziomie BOM-u ma identyfikację, na rzecz jakiego zamówienia klienta to produkuje. W całej reszcie jest to produkcja anonimowa. Samo różne pomysły różnych producentów ERP, żeby to skonteneryzować, czy żeby to tak troszeczkę zrobić inaczej, i rzeczywiście niektórzy tam coś próbują, ale raz uwolnionego takiego zlecenia lepiej nie ruszać, najlepiej to skasować, założyć od nowa, bo jest bardzo, bardzo dużo roboty. W zasadzie przy tym wszystkim, co powiedziałem, to planowanie w systemie ERP nie daje nam szansy walczenia o satysfakcję klienta. Musimy to mocno koordynować ręcznie. Potrzebujemy ludzi na produkcji, których nikt nie liczy, potrzebujemy dodatkowych planistów, dodatkowych koordynatorów zakupu. Tego nikt nie liczy. Zakłada, że to jest. A i tak mamy problemy z dotrzymywaniem terminów. No, tutaj gdyby wierzyć w to, co opowiadają handlowcy systemów ERP, o tym, jak to cudownie harmonogramują systemy klasy ERP, no to takie APS-y prawdopodobnie nigdy by nie powstały. Jednak widocznie są dalekie od doskonałości, skoro harmonogramowanie tak często zostało zupgrade'owane z ERP-a do MS Excel. I to tyle. Dziękuję bardzo. Janusz Pieklik.